E-Ostrów 2050. Miasto ekologiczne, energetyczne i ekonomiczne. To niezwykle ważny projekt dla rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego. Miasto na jego realizację pozyskało niebagatelną kwotę 3,5 miliona euro, czyli niemal 16 milionów złotych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2014-2021. Pieniądze będą zainwestowane w kilku obszarach, przede wszystkim społecznym, środowiskowym i gospodarczym. To jest projekt wielowymiarowy, trudny, ambitny, ale to jest także projekt komplementarny. Ważnym elementem projektu są jego partnerzy, wśród nich między innymi Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Kaliska Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe, Miejski Zakład Komunikacji, a także stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, zarówno te społeczne, jak i gospodarcze. Każdy z partnerów realizować będzie konkretne zadanie. My zamierzamy skorzystać z tego dofinansowania w zakresie szkoleń naszych pracowników. Głównie są to pracownicy naszego warsztatu, techniczni. Będzie to szkolenie, które będzie obejmowało tematykę związaną przede wszystkim z eksploatacją autobusów elektrycznych, z ich lepszym wykorzystaniem, z obsługą i z bezpieczeństwem tejże obsługi. Konkretnie na ten moment w tym projekcie, w tych funduszach norweskich uczestniczymy na etapie modernizacji około 500 opraw LED-owych. Tak będziemy modernizować infrastrukturę w tej części plus wymianę infrastruktury w sensie słupów. Udział nasz jest około 2 milionów złotych w całym tym zadaniu, plus szkolenia i rozwiązania w oparciu o inteligentne systemy zarządzania infrastrukturą oświetleniową. Pozyskane fundusze to niewątpliwie wielki sukces. Stworzyliśmy komplementarny plan na miasto, zarówno w wymiarze inwestycyjnym, jak i miękkim. Będzie to szereg inwestycji, które już wkrótce zaczniemy realizować w ramach funduszy norweskich, mówi Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta miasta, wśród nich między innymi. Takie najpokaźniejsze to budowa obiektów przedszkolnych, obiektów żłobkowych. Tysiące nowych miejsc przedszkolnych i setki nowych miejsc żłobkowych powstanie już w przyszłym roku w naszym mieście. Będziemy modernizować dalej wiaty przystankowe, tworzyć zielone przystanki. Pierwsze takie 4 zielone przystanki już w przyszłym roku w naszym mieście powstaną. Bardzo innowacyjnym przedsięwzięciem i rzadko spotykanym w miastach średniej wielkości będzie pełen system naprowadzania na wolne miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania. Jest to zadanie, którego wartość szacujemy na około 2 miliony złotych. Ono także w ramach otrzymanej dotacji zostanie zrealizowane do końca 2023 roku. Realizacja projektu potrwa do 2024 roku. Do stycznia 2022 trwać będą spotkania informacyjno-szkoleniowe. Wszystko po to, by pełną parą ruszyć z realizacją projektu i wyznaczonych zadań. Program Rozwój Lokalny, w ramach którego realizowany jest ostrowski projekt, jest zupełnie inny od tych, które realizowaliśmy do tej pory, tłumaczy Ewa Torzyńska, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta. Różni się podejściem w realizacji i takimi efektami długookresowymi. Mamy zmienić, my jako urzędnicy głównie, swoje podejście przy planowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć, analizować różnego rodzaju aspekty w tych przedsięwzięciach. Bardzo duży nacisk kładziony jest na konsultacje społeczne, szeroko rozumiane, tak żeby to, co planujemy realizować, było zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Duży nacisk kładziony jest również na dostępność plus, czyli miasto, które jest dostępne dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jak podkreśla prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, niezwykle cenną pomoc miasto uzyskało od ekspertów ze Związku Miast Polskich, choć jak się okazuje, współpraca obu stronom przynosi wymierne korzyści. To są nasi nieocenieni partnerzy, którzy na bieżąco ten projekt weryfikują, oceniają. Organizujemy wspólnie ze związkiem warsztaty, w których możemy odpowiedzieć na wiele ważnych pytań i stworzyć diagnozę dla Ostrowa Wielkopolskiego. Tworzymy tę diagnozę po to, aby odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania dla naszego miasta. Ostrów był od zawsze pionierem różnych przedsięwzięć samorządowych i dzięki temu, że był w związku, myśmy się o tym wszystkim bardzo szybko dowiadywali i mogliśmy to sprzedawać w cudzysłowie innym miastom. Tu w Ostrowie odbywały się konferencje, na które ponad 100 miast potrafiło przyjechać, żeby się uczyć od Ostrowa.
Przypomnijmy, spośród 255 miast 212 złożyło swoje aplikacje. Ponad 85% podmiotów uprawnionych złożyło wnioski o środki z funduszy norweskich. Ostatecznie trafiły one do 29 miast, w tym Ostrowa Wielkopolskiego. O przyznaniu środków poinformował 2 lipca Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, który odwiedził tego dnia nasze miasto. Fundusze norweskie są dotacją zewnętrzną, to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej, a także krajom bałtyckim.